Dzień dobry. Dzień dobry, kochani Ewelina Stępnicka z Oceanu Świadomości. Witam Was serdecznie. Powrotka, kochani. Dla tych, którzy może są pierwszy raz z nami, to są takie transmisje na żywo, w których powracamy do innych transmisji na żywo i robimy z nich prace domowe. Stąd nazwa Powrotka. Witam przeserdecznie. Wszystkich tych, co są na żywo, wszystkich tych, którzy oglądają w swoim czasie. Witam tych, którzy są na YouTube i nieco później oglądają. Witam drużynę 555. Kochani, przychodzę dzisiaj z taką powrotką na temat transmisji z serii Staw się do życia, która była zatytułowana Wszystko albo nic. Prosty koncept, każdy z nas to zna, to jest tak zwana przypominajka, czyli my sobie tutaj naprawdę tylko przypominamy albo aż. Dlatego, że my to wszystko wiemy, ale czasem trzeba powtórzyć sobie wiele razy, żeby na nowo się wgrało, zamiast starych schematów, które może jeszcze gdzieś tam się błąkają nam po domu. Więc, kochani, wszystko albo nic to jest taka iluzja umysłu, jedna z wielu takich pułapek umysłu, jakby, które nasz umysł robi, czyli on tak generalizuje. I takie wszystko albo nic bardzo często nam psoci w życiu. To jest taki koncept na przykład, na przykładzie metafory. Myślę, że to do wielu z nas przemówi. Wiecie, jak na przykład próbujemy albo ćwiczyć, albo iść na dietę, albo zdrowo jeść, albo iść na detoks, zrobić coś, co jest dla nas dobre. I to nie musi być związane z jedzeniem, ale jakoś tak jedzenie najbardziej rezonuje, jak opowiadam o tym koncepcie. I idziemy sobie i mówimy, dobre. I zazwyczaj wtedy idziemy w jedną ekstremę, bo umysł tak lubi skakać z ekstremy do ekstremy. Bardzo trudno dla niego jest złapać balans. Więc my wtedy sobie mówimy, dobra, to przez tydzień będę robić to i to i to, albo przez miesiąc będę robić to i to i to, albo nie będę robić czegoś tam, nie będę jeść słodyczy, nie będę pić alkoholu, nie będę cokolwiek. Rozumiecie, o co mi chodzi. I wtedy wytrzymamy na przykład, mamy założone, że zrobimy 2 tygodnie i wytrzymaliśmy tydzień i po tygodniu powinęła nam się noga i zjedliśmy po prostu frytki, albo wypiliśmy piwo, albo no zjedliśmy coś, co niby zjeść nie powinniśmy. I wtedy bardzo często, prawie dla wszystkich z nas, wyskakuje taki schemat, który mówi nam, że wszystko, co zrobiliśmy do tej pory, czyli cały ten tydzień, gdzie nam się to wszystko udało, gdzie szło nam bardzo dobrze, to był do kitu. To już w ogóle jest nieważne, tylko dlatego, że teraz zjedliśmy te frytki, czy zjedliśmy loda, czy cokolwiek, tak? Skusiliśmy, powinęła nam się noga. I wtedy zazwyczaj to jest pierwszy odruch. Czyli pierwszy odruch jest taki, że to, co do tej pory się wydarzyło, cały ten tydzień, który nam super szło, wyrzucamy do kosza. Bardzo często. Później druga rzecz, która się dzieje, to nie tylko, że to, co my zrobiliśmy, jest przewinieniem, i nie tylko. My nawaliliśmy w diecie, tylko my w ogóle nawaliliśmy jako osoba już wtedy. Wtedy już my jesteśmy do kitu. Nie tylko ten tydzień jest do kitu, tylko my jesteśmy do kitu w naszej głowie. I w ogóle wszystko dookoła jest do kitu. I wtedy to jest trzeci odruch, który w nas się dzieje. To jest to, że jak my już tu nawaliliśmy i już jak zjedliśmy te frytki i zjedliśmy, nie wiem, te ciastko, to już w ogóle nie ma sensu kontynuować i wtedy idziemy na drugie frytki i na lody i na coś jeszcze, bo już wtedy idziemy po bandzie, no bo przecież to wszystko się nie liczy. Gdzie tak naprawdę moglibyśmy zjeść te frytki i powiedzieć, okej, kurka wodna, zjadłam frytki, zjadłem. Nie chciałem, tak? Chciałem być na diecie, ale nie wyszło, powinęła mi się noga. To teraz dla balansu pójdę i zjem sałatę. I w ogóle jest okej, okay, kocham cię zawsze, idziemy na sałatę dzisiaj i pójdziemy pobiegać, tak? Żeby wyrównać to, co się stało. Bardzo rzadko nam się to zdarza. Zazwyczaj my jedziemy z jednej ekstremy w drugą. Z czegoś, co nam idzie super, powija nam się noga i nagle to się nie liczy, my się nie liczymy i w ogóle już nie ma sensu kontynuować i wracamy do starego nawyku bardzo szybko. Czy ma to dla Was sens? Czy macie takie doświadczenia? Czy może nie? Bo ja miałam całe życie to doświadczenie i to nie tylko z jedzeniem, a zaraz podam przykład jakiś jeszcze z życia, gdzie umysł sam się zakręca w swoją pętlę i coś, co mogłoby być po prostu potyczką i po prostu wstać, podnieść się i kontynuować dalej, to już ucina nam całe nasze postanowienie, jakiekolwiek to postanowienie jest. Macie tak, czy nie? Cześć, kochani, w ogóle witam, bardzo dużo Was dołączę. Więc teraz weźmy takie doświadczenie też, bo
Ja pamiętam, wiecie, ja wiele lat miałam tak, zwłaszcza z jedzeniem, bo jak byłam młodsza, to ja po prostu wiecznie byłam na wszystkich możliwych dietach, jakie tylko w ogóle są możliwe. I ten moment, kiedy ta noga mi się powijała, to ja wtedy szłam po bandzie po prostu, jak nie wiem co. I później nie cierpiałam siebie, oczywiście byłam na siebie zła, wszystko już było, nie tylko moja dieta była do kitu, tylko już ja byłam do kitu. I w ogóle to już była wymówka, żeby po prostu iść po bandzie, i później się musiałam zbierać tydzień albo dwa, żeby w ogóle wrócić z powrotem. Czy to do tego ćwiczenia, czy to do pójścia na jogę, czy to do jedzenia zdrowego, prawda? Ale teraz my nie tylko to robimy, wiecie, przy takich rzeczach jak jedzenie, ale my to robimy przy takich naprawdę ważnych rzeczach, również jak na przykład bycie rodzicem. Jesteśmy i my to robimy w stosunku do siebie, ale często też robimy w stosunku do naszych bliskich. Więc wiecie, na przykład mamy taką sytuację, że jesteśmy cudownymi rodzicami, cudownymi partnerami w ogóle. Którzy opiekują się, kanapki do szkoły robią, wiecie, wstają rano, zawożą do szkoły, przywożą, grają, bawią się, telewizję z dziećmi oglądają, cokolwiek tam jest do robienia. Opiekują się, piorą, sprzątają, gotują, po prostu cudowni rodzice. Pracują, zarabiają, wspierają, jak tylko mogą. Niełatwa jest to impreza, bo jesteśmy na planecie Ziemia. I po prostu czasem jest tak, że przyjdziemy do domu i mamy taki ciężki dzień, albo jesteśmy zmęczeni, albo w pracy ktoś nas frustrował, albo po prostu jesteśmy zmęczeni tą planetą, bo tutaj nie jest łatwo czasem. I krzykniemy na te nasze ukochane dziecko, po prostu. I wtedy co się zaczyna, jak my to robimy? Wtedy my po prostu już jesteśmy od razu beznadziejnym rodzicem, wszystko w nas jest beznadziejne, my jesteśmy beznadziejni, my jesteśmy do kitu, i wtedy nie tylko to się zaczyna, tylko też wtedy często się zaczyna już wszystko, co my zrobiliśmy, już cały dzień w ogóle jest beznadziejny, bo jak to w umyśle, wszystko albo nic. I wtedy często zamiast pójść i zbalansować to właśnie tą sałatą, czy pójść i pobiegać, tak? Zrobić coś, co może zbalansować te nasze zachowanie, choćby za chwilę się uspokoić, podejść, przytulić. To często nasz odruch jest, że my jeszcze, jak temu dziecku się dostało, to my jeszcze pójdziemy rykoszetem w męża, walniemy albo w żonę, w zależności, kto jest pod ręką. I jeszcze na koniec, oczywiście, co? Weźmiemy bejsbolik i siebie będziemy walić w głowę, bo przecież my jesteśmy do kitu, bo przecież my jesteśmy tacy i owacy. A tak naprawdę my już mieliśmy transmisję na żywo, gdzie generalnie rozmawialiśmy o tym, że to nie jesteśmy my, tylko to jest nasze zachowanie, tak? Bo umysł będzie generalizował w różnych sferach. I wcześniej rozmawialiśmy, jak umysł się przykleja do pewnych zachowań, do myśli, do emocji i myśli, że to jest on, tak? Nie, my jesteśmy tu i to jest nasze zachowanie. I teraz weźmy te zachowanie nasze. I umysł tu sam w sobie też generalizuje. I czasem coś, co mogłoby być dobrym, drobnym przewinieniem, drobną potyczką, z której my możemy siebie podnieść, kochani, iść jak narozrabialiśmy, posprzątać, tak? Naprawić to, przytulić, przeprosić i zjeść tą sałatę. Czy to tyczy się jedzenia, kochani, czy to tyczy się bardzo często, wiecie, jak próbujemy wyjść na przykład z jakiegoś nałogu albo nawyku, który nam nie służy. To jest coś, co nas, co pozwala, co sprawia, że my grzęźniemy w tym. Bo na przykład nam się uda przez tydzień nie jeść, nie pić, nie wiem, nie krzyczeć, cokolwiek, z czymkolwiek sobie chcemy poradzić, tak? I nagle powinien nam się noga, ten jeden raz. I zamiast po prostu zobaczyć to jako to, czym to jest tylko jedna potyczka. Nic więcej, nic mniej. A my wtedy wpadamy w tą spiralę tego, że to my jesteśmy potyczką, że to my jesteśmy niewystarczająco dobrzy, że to my jesteśmy do kitu. I wtedy już w ogóle nie ma sensu to, co robiliśmy, i wyrzucamy wszystko to, co zrobiliśmy, do kosza, ale wyrzucamy siebie też do kosza jako osobę, jako w ogóle, wiecie, jak my na przykład zjemy te frytki, bo nam dieta nie wyszła, to my już nie jesteśmy tylko beznadziejni w diecie, tylko my już w ogóle jesteśmy dla naszej głowy beznadziejnym człowiekiem. Już w ogóle wszystko w nas jest beznadziejne i w ogóle już my się nie liczymy, bo umysł tak bardzo generalizuje, tak bardzo jeszcze idzie tymi starymi schematami. Ale jak my będziemy praktykować to, co praktykujemy tutaj już tak długo wspólnie, zatrzymywanie się, obserwowanie, rozumienie, że po pierwsze my nie możemy być ani czynem, ani myślą, ani emocją. To nie znaczy, że my tego nie robimy, ale jak to robimy, to możemy przestać. Ale to nie jest definicja tego, kim jesteśmy. Jak przestaniemy się z tym identyfikować, to nie tylko o wiele łatwiej nam to będzie zmienić, wziąć odpowiedzialność i przetransformować, to w ogóle będzie o wiele łatwiej nam zmienić całe nasze życie i wgrać nowe zachowania, które chcemy mieć w miejsce tych starych.
czy to ma dla Was sens. Kochani, to jest prosta lekcja, to jest prosta rzecz, wiecie, takich drobnych i to jest to. Wiecie, co jest najtrudniejsze w tym wszystkim dla nas, gdzie my się najbardziej zaplątujemy w to i gdzie najtrudniej nam jest wyjść, to jest trochę takie właśnie nasze niezrozumienie i jeszcze często taka nieumiejętność bycia po swojej stronie, bo pierwszy odruch za takie zachowanie to jest wziąć ten baseball, jak my tutaj nazywamy, i zacząć siebie walić w głowę. Ewentualnie możemy poszukać kogoś innego winnego, ale to i wtedy mówić, że to tego wina i tamtego wina i w ogóle. Jednakże skupianie się na czyjejś winie, nawet jeżeli to jest czyjaś wina, bo zawsze ktoś nas tego odruchu nauczył, tak? Jak nie mama, tata, to pani w szkole albo dzieci na podwórku. To jest uwarunkowanie. Więc jest okej wiedzieć, skąd to uwarunkowanie przyszło, ale jak my nie będziemy po swojej stronie, jak my nie powiemy, okej, to jest coś, to jest nawyk, który ja jeszcze mam, ale ja wstanę, ja to zmienię, ja będę po swojej stronie, ja z tą konewką miłości podleję ten kwiat. I też kolejna rzecz, wiecie, kochani, pomiędzy wszystko a nic, pomiędzy wszystko a nic życie się dzieje. W życiu nic nie jest tak naprawdę wszystko albo nic, a my byśmy by chcieli albo być idealni, albo my jesteśmy do kitu. Ja tyle razy rozmawiałam, wiecie, na kursie nawet, o kreacji, o otwieraniu biznesu, o zaczynaniu pisania bloga, o zaczynaniu rysowania, malowania, czy pisania, kręcenia filmów, śpiewania. I co nasz umysł robi? Nasz umysł mówi, dopóki ja nie będę idealna w tym, albo idealny, to ja nie zacznę, tak? Bo ja najpierw muszę wiedzieć wszystko i wtedy dopiero. Jak ja już zbiorę wszystko, co wszystko to nie istnieje, kochani, bo wszystko to się zbiera w trakcie kreacji, bo dopiero wtedy człowiek się uczy, czym dla niego jest wszystko. Ale my najpierw chcemy mieć wszystko, albo my w ogóle się nie ruszamy. My albo jesteśmy idealni, co w ogóle nie istnieje, no chyba, że na Instagramie pod filtrami ukryte, tak? To tam istnieje ta idealność, tak? Wymyślona przez nas, nawet nie, chyba po to, żeby siebie terroryzować nawzajem, okej? Okay? To wtedy my jesteśmy albo wszystko, albo my jesteśmy nic. Od prostej diety po prostu nasze istnienie. Albo my umiemy idealnie rysować, malować, śpiewać w ogóle i albo my możemy już w ogóle korporację dzisiaj zbudować, albo my nie zaczniemy od tej małej działalności, tak? Albo my możemy dzisiaj po prostu książkę napisać i być na pierwszym miejscu na liście, albo my nawet nie napiszemy posta na bloga. Kumacie, że nasz umysł tak robi? A to się nie da tak zacząć, kochani. Tak się tak, między wszystko a nic życie się toczy. Między białym a czarnym jest tęcza, jest życie. Jest troszeczkę, jest odrobina, jest chwila, jest kawałek. Jesteśmy my, okej? Na planecie Ziemia. Na planecie Ziemia nie ma tak, że jak gdyby się noga potknie, to ty jesteś nikim. I że ty musisz być, że ty jesteś kimś i jesteś wartościowy, jak robisz wszystko idealnie, bo idealnie tu nie istnieje. I ja wiem, że my to wiemy, że to jest prosta przypominajka, ale pułapka umysłu jest taka, że umysł generalizuje i będzie nas wpychał albo w tą sztuczną, wymyśloną, iluzoryczną idealność, której nie ma i my próbujemy do niej dążyć, my tak bardzo próbujemy do niej dążyć, my robimy wszystko, a jeszcze system nas bardzo wspiera w tym, daje nam jeszcze lepsze aplikacje, żeby wyglądać jeszcze lepiej, my siedzimy, po prostu ustawiamy później kamery, nie wiadomo jak, pracujemy nad głosem, edytujemy, żeby po prostu ten film był idealny, żeby te nasze zdjęcie na Facebooku z tą naszą rodziną było idealne. Tak my wpadamy w tą pułapkę sami, później się męczymy, bo wiemy, że życie po prostu jest kolorowe. W życiu jest trochę, jest odrobina, jest kilka, jest kawałek, tak? A my tak bardzo po prostu tańczymy i męczymy się między wszystko albo nic. Czy ma to dla Was sens, kochani? Bo to bardzo zatrzymuje nas przed zmianą, bo my myślimy, że jak zrobimy kawałek, że jak zrobimy, a gdzie życie się składa z mikrokroków? My chcielibyśmy przeskoczyć, wiecie, ze starych nawyków, z życia, które gdzieś nam było wgrywane przez 20, 30, 40 lat, do po prostu do nowej drogi kompletnie i byśmy chcieli przefrunąć w ogóle. Najlepiej to, żeby ktoś nas na plecach przeniósł w ogóle, nie rozumiejąc, że wiecie, nawet najpiękniejsza melodia zaczyna się od pierwszej nuty i od jednej, kochani, i później nuta po nucie, tak? I my też byśmy chcieli, żeby w tym naszym ogrodzie wszystkie kwiaty były idealnie przestrzeżone. Idealnie i nic tam nie usychało, nic tam nie więdło i nie było do posadzenia. To my byśmy wtedy siedzieli tylko w jednym miejscu, jak taka statuetka, wiecie, i się nie ruszali. Idealni po prostu. To nie na tej planecie, kochani, nie na tej planecie. Tu nie taka impreza. Ale często mamy naprawdę
ważne rzeczy do zrobienia w tym życiu, jak wyjście z nałogów, jak wyjście z pewnych rzeczy, które nam nie służą, jak naprawdę na przykład zadbanie o swoje zdrowie, jak na przykład zadbanie o swoje ciało, jak zmiana może nawyków, które krzywdzą nas albo naszych bliskich. I to jest rzecz, która zajmie czas, która potrzebuje wysiłku i która dzieje się kawałeczek po kawałeczku, chwila, odrobina. To tak ta zmiana wygląda. A często jak my nie możemy zrobić wszystkiego naraz, tu, teraz, idealnie, to się wycofujemy kompletnie i w dodatku jeszcze siebie przezywamy od najgorszych. Nie tylko w tej jednej dziedzinie, w której nam nie wyszło, tylko w całej. A tak, to tak życie tak nie wygląda, kochani. Przypomina mi się taka historia, wiecie, ja oglądam tą Mel Robbins, o której nam tak często opowiadam i zachęcam, jak ktoś mówi po angielsku, to jest cudowna, przecudowna kobieta i tak naprawdę ona mnie bardzo zainspirowała do tych naszych spotkań. I ktoś jej zadał pytanie a propos kanału na YouTube. Czy jest, że bardzo jakaś młoda dziewczynka, ja bardzo bym chciała mieć kanał na YouTube o makijażu, ale mam tylko 2 pędzle i 3 cienie. Czy jest sens zaczynać z 2 pędzlami i 3 cieniami? Czy ja mam poczekać, aż zbiorę wszystko? I oczywiście odpowiedź jest, wiecie, tam 5000 ludzi na żywo i wszyscy mówią jedno, bo my wiemy to dla niej, ale czy my wiemy to dla siebie? Bo my, jak ktoś przyjdzie o radę poprosić, to po prostu geniusze, wiadomo. Ale czy my wiemy to dla siebie? Że oczywiście, że zaczynasz od tych 2 pędzli i tych 3 cieni. W dodatku Mel Robbins mówi, większość ludzi, którzy tu są i to oglądają, mają 2 pędzle i 3 cienie. I idą na YouTube i oglądają kogoś, kto ma cały zestaw pod dostawę od tych firm i siedzi i maluje się 3 godziny. I ty nie masz w domu tych rzeczy. To ty nie możesz zrobić tego makijażu, co ona. Później czujesz się jak niewystarczająco dobra osoba, bo ty nie masz 500 cieni, 700 pędzli. I są ludzie, którzy mają, ale są ludzie, którzy nie mają. I Mel Robbins, ja bym chciała, żeby ktoś mi pokazał, jak zrobić makijaż z 2 pędzlami, 3 cieniami, bo ja mam tylko 1 pędzel i 2 cienie. Więc tak, zacznij teraz. I może i to nie jedna osoba by chciała. I my tak czekamy, wiecie, kochani, czekamy z naszym życiem. Myślimy, że jesteśmy niewystarczająco dobrzy tylko dlatego, że dziś mamy 2 pędzle i 3 cienie, tylko dlatego, że dzisiaj nam się noga powinęła, to my wyrzucamy wszystko, co zdołaliśmy zrobić do tej pory i w danej dziedzinie, i w całym życiu i po prostu bum, od razu do nic, od razu do nic. Gdzie między wszystko a nic życie się toczy. Gdzie nie zrobisz kanału z idealnym makijażem i 500 cieniami, jak nie zaczniesz od tych 3. Kurka wodna. Że czasem przyjdzie taki moment w naszym życiu, że będziemy naprawdę, tak nam się uda, że będziemy mieli bardzo dużo. I tak nie wszystko, bo wszystko nie istnieje w ogóle. Wszechświat cały czas się kreuje, więc tu on nie jest zatrzymany. Więc zacznijmy od tu i teraz, zacznijmy tu, gdzie jesteśmy i nie podcinajmy sami sobie nóg. To nie znaczy, że my mamy udawać, że pewne rzeczy się nie wydarzyły. My nie udajemy, że my te frytki zjedliśmy. Ale też nie przestajmy udawać, że tylko że dlatego, że te frytki zjedliśmy, mówię metaforą oczywiście, to, że my jesteśmy do kitu i że to, co do tej pory zrobiliśmy w danej dziedzinie jest do kitu i w całym naszym życiu jest do kitu i nie używajmy tego jako wymówki, żeby iść i cisnąć wtedy na kolejne frytki, na hamburgery, na ciastka i na lody i wyrzucać to, co zrobiliśmy dla siebie, do kosza. Zjedliśmy te frytki, to jest okej. Okay. Powiedzmy sobie, okej, okay, no narozrabiałeś. Kocham cię zawsze. Idziemy teraz na sałatę, dzieciaku, dla balansu. Nakrzyczałaś na dziecko, następnym razem postarasz się zachować lepiej. Kocham cię zawsze. Wiem, że pewnie byłaś zmęczona, że tam był jakiś powód. Ja wiem, że był jakiś powód. Ja wiem, że kochasz swoje dziecko. Ja wiem, że jesteś cudowną mamą, cudownym tatą. Więc chodź teraz zrobimy coś i dla siebie, i dla niej, żeby to naprawić, tak? I pamiętaj, że jesteś cudem, który narozrabiał może. Pamiętaj, że jesteś cudem, który zjadł frytki, a chciał cisnąć na sokach przez 2 tygodnie. To choć teraz 3 soki na balansu wypijesz. Między wszystko a nic życie się toczy. Wszystko a nic naprawdę nie istnieje. To jest... Ja zawsze zaczynam, nigdy nie kończę. Ilu z nas tak mówi na swój temat? Zawsze zaczynam, nigdy nie kończę. Ja siebie nie lubię, bo ja zawsze zaczynam, nigdy nie kończę. Ty nawet nie wiesz, ile te rzeczy zaczynasz i kończysz. Idziesz do toalety, zaczynasz sikać i kończysz. Idziesz robić kawę, zaczynasz i kończysz. Idziesz do pracy, zaczynasz i kończysz. Opiekujesz swoimi się dziećmi od rana do wieczora, zaczynasz i kończysz. Więc nie mów sobie takich rzeczy.
Są pewne rzeczy, które zaczynasz i ich nie kończysz, ale nie zawsze. Ja nie mówię, żeby udawać, że to się nie dzieje, wmawiać sobie kolorowe afirmacje, które są nieprawdziwe. Ja mówię, żeby przestać tłuc sobie stare przekonania, które są nieprawdziwe i wgrywać sobie nowe afirmacje, które są bliższe prawdy. Które nam sprzyjają, które pomagają nam wyjść z tych starych zachowań, które są po naszej stronie, które nam pomogą ten ogród pielęgnować. Czy ma to dla Was sens, kochani? Więc dziś praca domowa jest taka. Obserwujemy siebie w różnych dziedzinach naszego życia i patrzymy, gdzie ten koncept wszystko albo nic dla nas jest najbardziej istotny, obecny. Jeżeli w ogóle jest, bo może dla wielu z nas nie jest, ale jeżeli czujemy, że to ma sens, jeżeli czujemy, że jeszcze wpadamy w tą pułapkę, to teraz zobaczyć, w której przestrzeni najbardziej. Czy to tyczy się jedzenia, czy to tyczy się ćwiczenia, czy to tyczy się naszej relacji z ludźmi, czy z ciałem, czy z nawykami, nałogami, tak? Zobaczyć to, popatrzeć i zobaczyć, jakimi my słowami wtedy zazwyczaj do siebie mówimy, jeżeli nam się ta noga potknie. Naprawdę popatrzeć, jak my ze sobą rozmawiamy, bo wiecie, samoświadomość jest jednym z największych narzędzi do zmiany. Druga rzecz to, jakie zazwyczaj zachowanie robimy potem. Żeby znów, my chcemy nie osądzać siebie, tylko my chcemy poznać siebie. Nawet jeżeli mamy tam schematy i automaty, to my chcemy te schematy, automaty poznać. My chcemy to zobaczyć w przestrzeni świadomości, nie oceniania, nie baseballu, tylko latarki miłości, tak? Więc my patrzymy teraz, ok, co zazwyczaj ja robię, jak mi się ta noga potknie? Wtedy właśnie cisnę i idę jeszcze, krzyczę tu, krzyczę na siebie. Wtedy idę na ciastka, lody i w ogóle. Bo później my nie możemy balansu znaleźć i później my albo próbujemy iść przez życie i wszystkiego sobie zabraniać, bo nie możemy już nigdy zjeść loda i bla, 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 albo ciśniemy, wiecie, cały kubeł lodów, gdzie w życiu jest okej iść po prostu sobie na spacer do parku i zjeść lody. Jest okej. Ale jak my najpierw sobie zabraniamy wszystkiego, a później po prostu musimy odreagować i ciśniemy, jemy 500 razy więcej i później jeszcze siebie nie cierpimy za to. I to nie tylko ja mówię o jedzeniu, to jest metafora, kochani. Ja umiem skończyć w toalecie, to już chyba ze mną źle. Więc kochani, patrzymy, jakie jest nasze zazwyczaj zachowanie. I później oczywiście uczymy się, myślimy o tym, jak inaczej możemy teraz ze sobą rozmawiać i wypisać, naprawdę, ja zrobię PDF, napisać, jakimi słowami my możemy, pamiętacie, mieliśmy słowa strzały i słowa opatrunki, jakie słowa opatrunki my możemy sobie dać w tym momencie, kiedy ta noga nam się powinie, zamiast siebie besztać, co możemy sobie powiedzieć. I teraz, jeżeli my już mamy jakąś taką dziedzinę, która jest dla nas ważna i pracujemy nad nią, na przykład inna relacja z dziećmi, albo na przykład inna relacja z jedzeniem i się skupiamy na tej dziedzinie właśnie, no to teraz obserwujemy, co my zazwyczaj robimy, jak ta noga nam się potknie i piszemy teraz, co teraz byśmy chcieli. My chcemy zobaczyć, jaki nowy nawyk my możemy zrobić i wprowadzić zamiast tego starego. Czyli jak do tej pory besztaliśmy siebie i szliśmy już po bandzie, to teraz na przykład piszemy, że obiecamy sobie, że powiemy, ok, kochanina, rozrabiałaś, kocham cię zawsze, jaki nowy nawyk. Pójdę na sok, tak? Wypiję, nie wiem, szklankę wody, pójdę na sałatę, żeby naprawdę uczyć się siebie i to rozpisać. My chcemy to widzieć, bo jak to wszystko w głowie się dzieje, to tak lata, wiecie, bo my znamy te wszystkie odpowiedzi. Jakby ktoś do nas przyszedł po radę, to nam do głowy by nie przyszło, żeby powiedzieć komuś, słuchaj, ty do niczego się nie nadajesz tylko dlatego, że zjadłaś, nie wiem, frytki, ty do niczego się nie nadajesz, jesteś złą mamą tylko dlatego, że krzyknęłaś albo złym tatą. My byśmy nikomu tego nie powiedzieli, oprócz nas samych oczywiście. Więc kochani, taka to historia na dziś. Wszystko albo nic. To jest taka mała pułapeczka, albo i nie mała, umysłu. A pomiędzy wszystko albo nic życie się toczy. Pomiędzy wszystko albo nic jest kawałeczek, jest odrobina, jest. I to jest w różnych dziedzinach naszego życia. To jest bardzo obecne w kreacji, kochani. Ile ja mam przyjaciół, ilu ja miałam klientów, ilu ja ludzi widziałam z ogromnymi talentami, którzy nie zaczynają robić tego, co kochają, bo czekają na te wszystko, którego nie ma, a tak naprawdę albo czekają na to, aż będą w tym dobrzy, nie rozumiejąc, że to najpierw trzeba zacząć od tych dwóch pędzli, żeby w ogóle wiedzieć, co to znaczy dla nas być dobrze, żeby szukać tego swojego głosu, naszego stylu. Ta praktyka jest tam potrzebna i bardzo rzadko się zaczyna
projekt, biznes, czy jakąkolwiek kreację, odbycia w idealnym miejscu, odmówienia idealnie. Czy ktoś widział moje filmy sprzed 9 lat, kochani? Czy ja mam tutaj Wam dowód wrzucić? Ja nie mówię, że każdy tak będzie miał, bo są ludzie, którzy usiądą, będą śpiewać pierwszego dnia idealnie, ale też bardzo rzadko to się zdarza. Nawet ludzie, którzy są dzisiaj geniuszami i utalentowani w czymś, to tam jest ta praktyka. I tam jest ten moment, kiedy też im się noga potyka. To jest ten surfer, który jak z tej deski spada, to my go nie topimy, tylko my go wyławiamy, tak? To są proste lekcje, ja wiem, że one są proste, ja wiem, że my to wiemy, ale ja wiem, jak trudno czasem wyskoczyć z tego, jak się człowiek w tym własnym umyśle zaplączy. Więc taka prosta, kochani, przypominajka, powrotka na dziś i widzimy się jutro. Myślę, że o 8:30, jak coś by się zmieniło, to dam znać. Przyjdę dzisiaj, kochani, w weekend nie miałam jak, opowiem trochę o kursie, bo kurs startuje 10 czerwca, mamy jeszcze sporo miejsc, więc zapraszam z serca, jeżeli ktoś jest zainteresowany kursem, jesteś cudem. Monika mówi, pomiędzy wszystko a nic jest niebo, po którym możemy uczyć się latać. Tego nam życzę. Cudowne, kochana. I tym zakończymy. To jest przepiękne. Dobra, kochani, pięknego dnia. Buziaki, dziękuję, że jesteście i się stawiacie i łapiemy się jutro.